Cześć, witajcie. Zadawanie wam pytań jakoś dziwnie weszło mi w krew. Niedawno pytałem was o podekranowe aparaty do selfie, a dziś naszło mnie, aby zapytać was o ładowarki. No bo wiecie, teraz się zrobiło tak, że coraz więcej producentów rezygnuje z dodawania ładowarek do zestawów. Dojechaliśmy już do takiego poziomu absurdu, że im droższy telefon, tym większa szansa, że nie dostaniecie do niego ładowarek. Otrzymanie ładowarki w zestawie jest najważniejsze w momencie, kiedy smartfon obsługuje system super szybkiego ładowania. Ale kiedy wasz smartfon nie ma 100 czy 180-watowego ładowania, a gotów jest zadowolić się wraz z wami, tym nieco wolniejszym, z pomocą przychodzą producenci oferujący alternatywne ładowarki. Sam niekiedy takich używam, bo zazwyczaj mają one kilka wyjść i można ładować na przykład dwa smartfony jednocześnie, zazwyczaj w nocy, no bo wtedy takie ładowanie się wydłuża. Niemniej można i czasem to się naprawdę przydaje, bo nie trzeba ze sobą taszczyć kilku ładowarek. Domyślam się, że niektórzy z użytkowników na przykład boją się stosować ładowarkę nienamaszczoną przez producenta jakiejś firmy XYZ. No i tu jest pytanie do was. Jakich ładowarek używacie? Czy używacie tej ładowarki, którą dostaliście ze smartfonem? A jeśli nie dostaliście ze smartfonem, to czy kupujecie ładowarkę tej właśnie firmy, która produkowała tego smartfona? Ładowarkę sygnowaną przez producenta? Czy właśnie robicie tak jak ja, macie jedną super szybką ładowarkę do smartfona w domu, a w podróż zabieracie jakąś taką ładowarkę innej firmy, która pozwala naładować kilka urządzeń jednocześnie. Jakie jest wasze podejście w tej sprawie? No bo moje właśnie już poznaliście. No to piszcie w komentarzach, serdecznie was do tego zachęcam. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach.